informacje sportowe Piotr Krysiak. Witam Państwa i zapraszam na skrót najważniejszych wydarzeń sportowych minionego tygodnia. Testowany w drugoligowym Widzewie wychowanek Wisłoki Dębica, 22-letni Łukasz Kobos, zdobył dwie bramki w meczu towarzyskim przeciwko zespołowi Sokół Aleksandrów Łódzki. Mecz zakończył się efektownym zwycięstwem gospodarzy 6-0. Udany występ w barwach Widzewa z pewnością przybliżył Łukasza Kobosa do podpisania kontraktu z łódzkim klubem. Po rundzie jesiennej zespół Zbigniewa Bońka plasuje się na 5. miejscu w tabeli, tracąc zaledwie 2 punkty do miejsca premiowanego awansem do Ekstraklasy. Piłkarze Iglopolu Dębica w meczu towarzyskim rozegranym w sobotę na bocznym boisku Stadionu Miejskiego ulegli trzecioligowej Pogoni Leżajsk 1-4. Jedyną honorową bramkę dla piłkarzy Iglopolu zdobył Grzegorz Kubas. Dębiczanie wystąpili w mocno eksperymentalnym składzie, a w barwach dębickiego klubu wystąpiło aż 4 nowych zawodników, którzy w obecnym sezonie występowali w drużynie juniorów. Podopieczni Romana Gruszewskiego wystąpili w składzie. W bramce Łukasz Wójcik, w obronie Michał Bogacz, Paweł Bogacz, Artur Jędrzejczyk i Waldemar Urban, w pomocy Przemysław Wiszyński, Piotr Długosz, Marcin Stefanik i Kamil Janasiewicz, a w ataku Grzegorz Kubas i Dawid Bobek. W drugiej połowie spotkania na placu gry pojawił się Szymon Kiwacki. W pierwszych dniach stycznia 2005 roku odbędzie się towarzyskie spotkanie z udziałem reprezentacji Małopolski i Podkarpacia do lat 20. Na ten mecz zaproszonych zostało aż 6 zawodników z Dębicy. Powołanie do kadry otrzymali Rafał Kleinschmidt, Dariusz Kantor i Łukasz Wada z Wisłoki oraz Piotr Długosz, Mirosław Baran i Paweł Bogacz z Iglopolu. Ponadto w styczniowym spotkaniu wystąpi 2 zawodników stawiających pierwsze piłkarskie kroki w Dębicy, na co dzień występujący w Rzemieślniku Pilzno Łukasz Mroczek i Dariusz Łukaszewski. We wtorek 23 listopada na hali Wisłoki w Dębicy odbyła się licealiada siatkówki dziewcząt na szczeblu powiatowym. Spotkania z udziałem m.in. siatkarek Wisłoki, które w tym dniu występowały pod szyldem swoich szkół średnich, stały na bardzo wysokim poziomie. W danej chwili bierze udział 4 drużyny, bo były eliminacje w rejonach i odpadły już drużyny z zespołu szkół z Pustkowa i z liceum z Pilzna. W danej chwili jesteśmy na finiszu i z tego, co widać na parkiecie, prawdopodobnie zwycięzcą będzie zespół z Kwiatkowskiego. Poziom w danej chwili się podniósł w stosunku do tamtego roku, dlatego że bardzo dużo dziewcząt, które trenowały w klubie sportowym Wisłoka, przeszło w danej chwili do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Stąd też te 4 drużyny, w tych 4 drużynach praktycznie nie ma dziewcząt, które by kiedyś nie spotkały się z wyczynową siatkówką w klubie Wisłoka. I dlatego cieszę się bardzo, bo jest to, przeważnie są to moje wychowanki, że możemy się teraz bardzo fajnie pobawić. A kto wygra? No ten, kto będzie dzisiaj dobrze dysponowany. W turnieju zwyciężyły uczennice zespołu szkół numer 2, które nie dały szans z rywalkom i wygrały wszystkie 3 pojedynki, tracąc zaledwie 1 seta w spotkaniu z zawodniczkami liceum ogólnokształcącego. Drużyna popularnego Kwiatka wystąpiła w składzie. Natalia Konrad, Patrycja Kozioł, Kamila Podlasek, Anna Stolarska, Żaneta Mazepa, Jolanta Skubis, Maria Skocz, Agnieszka Jesz i Aneta Brzezińska. Na drugim miejscu uplasowały się zawodniczki zespołu szkół ekonomicznych, a na trzecim liceum ogólnokształcącego. Zwyciężczynie turnieju automatycznie zakwalifikowały się do zawodów rejonowych. Już jutro również na hali Wisłoki w tej samej dyscyplinie rywalizować ze sobą będą chłopcy. 20 i 21 listopada w sali sportowej przy ulicy Ogrodowej w Dębicy odbył się festiwal tenisa stołowego z udziałem zawodników stawiających pierwsze kroki w tej dyscyplinie sportu. Festiwal składał się z andrzejkowego i rodzinnego turnieju tenisa stołowego. W zawodach andrzejkowych w kategorii chłopców zwyciężył Krzysztof Wójcik, natomiast w kategorii dziewcząt Monika Kasowicz. W rodzinnym turnieju natomiast pierwsze miejsca zajęli Radosław i Jan Warzecha, Damian i Tadeusz Wojdyła oraz Piotr i Paweł Matusik. Organizatorem turnieju był prezes UKS Dwójka Jerzy Świątek. Zawody przy ulicy Ogrodowej nie były jedyną atrakcją tenisa stołowego w naszym mieście. W sobotę i w niedzielę w Domu Sportu w Dębicy odbył się 2. wojewódzki turniej klasyfikacyjny kadetów i seniorów tenisa stołowego. W zawodach udział wzięło wielu zawodowych graczy z całego województwa podkarpackiego. Do Dębicy zawitały zespoły m.in. z Brzostka, Mielca, Jarosławia i Tarnobrzegu. Tenisistom udostępniono dużą halę, na której rozłożono kilkanaście stołów. Zawodnicy, którzy osiągnęli wysokie miejsca w swoich kategoriach, pojadą na Mistrzostwa Polski.
Organizatorami imprezy byli Polski Związek Tenisa Stołowego w Rzeszowie, klub UKS Dwójka Dębica oraz Miejski Zarząd Oświaty i Sportu w Dębicy. Uważam, że poziom turnieju jest bardzo wysoki, zresztą przyjechała tutaj elita najlepszych zawodników z całego Podkarpacia. Wczoraj mieliśmy turniej kadetów, dzisiaj mamy seniorów. Wśród kadetów dwóch zawodników w pierwszej szesnastce się uklasyfikowali. To byli młodzi zawodnicy, młodzicy. Tydzień wcześniej na zawodach frysztaku wygrali te zawody. Radek Warzecha był pierwszy, Kamil Szukała był drugi. Kadeci to już jest wyższy stopień, już wyższy stopień wtajemniczenia, także myślę, że miejsca w pierwszej szesnastce, w pierwszej dziesiątce to są dobre wyniki. A tutaj mamy zawodników z całego Podkarpacia, są tu zawodnicy pierwszoligowi z Brzostowianki, pierwszoligowi zawodnicy z Rzeszowa, są mistrzynie Polski z Ekstraklasy, z KTS Tarnobrzeg, także mówię, w gronie tej elity myślę, że z miejsce w pierwszej dziesiątce dla dwóch zawodników, jeśli taki będzie końcowy rezultat, będzie wielkim sukcesem. 26 i 27 listopada w Domu Sportu w Dębicy rozegrana została ósma kolejka spotkań halowego turnieju firm dębickich. W pierwszej lidze padły następujące rezultaty. Handlowcy Bratex ulegli drużynie AC Malux Team 2-3, piłkarze Prografixu pokonali Hemal 2-1, nauczyciele ulegli Pizzerii Prima 1-2, piłkarze Śnieżki ulegli Zakładowi Karnemu 1-2, handlowcy Bratex pokonali Pizzerię Prima 5-1, zawodnicy AC Malux Team wygrali z Zakładem Karnem 3-1, a nauczyciele zremisowali ze Śnieżką 3-3. W tabeli przewodzą piłkarze handlowców Bratek przed Śnieżką i Prografixem. Z 11 bramkami na koncie Piotr Stasicki, zawodnik handlowców Bratek, znajduje się na pierwszym miejscu w klasyfikacji Króla Strzelców. W drugiej lidze natomiast Miejski Zarząd Oświaty i Sportu zremisował z Kograko 3-3, Pizzeria Margalita zremisowała z Pizzerią Quattro 1-1, piłkarze Temidy ulegli Kograko 0-3, zawodnicy Straży Pożarnej przegrali z Pizzerią Quattro 1-7, Miejski Zarząd Oświaty i Sportu pokonał Pizzerię Margarita 7-5, zawodnicy Temidy ulegli Straży Pożarnej 1-5, a w meczach zaległych Pizzeria Prima pokonała Policję 5-1, a Prografix pokonał również Policję 5-1. W tabeli na pierwszym miejscu znajduje się zespół MPEC przed MZOIS i Pizzerią Quattro, a Łukasz Bargiel z 10 trafieniami przewodzi w tabeli strzelców. W czwartek 25 listopada w budynku klubu sportowego Wisłoka w Dębicy odbyło się spotkanie sympatyków Wisłoki w celu założenia Stowarzyszenia Sympatyków Sekcji Piłki Nożnej Klubu Sportowego Wisłoka Nasz KS. Stowarzyszenie zamierza regularnie wspomagać finansowo działalność sekcji piłki nożnej poprzez organizowanie co miesiąc składek pieniężnych. Organizacja nie zamierza poprzestać jedynie na pomocy finansowej, lecz również ma na celu poszukiwanie ewentualnych sponsorów. 2 grudnia odbędzie się spotkanie założycielskie. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Wiadomości Sportowych. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.